teraz jestem na miejscu, gdzie w czasie okupacji była fabryka Hasak. Była to fabryka amunicji, dlatego ten znicz tutaj jest zapalony, taki blaszany. On ma tutaj informację, że on będzie się palił przez godzin 24, ale to chyba w wyjątkowo sprzyjających warunkach, ponieważ teraz ten wiatr wiejący no po prostu znowu mi go zgasił. Tym niemniej jednak ten czarny kamień chyba symbolizuje tą rozpacz i tą tragedię tego narodu w tym właśnie miejscu. To jest taki przepiękny wiersz, który napisał chłopiec w getcie w 1941 roku. Ja będę bardzo tutaj musiał go przeczytać, ale to bardzo jest wzruszające. Każde słowo jest po prostu dużo waży. Jestem człowiekiem. Od jutra będę smutny. Od jutra. Dzisiaj jednak będę szczęśliwy. Do czego służy smutek? Do czego? Dlatego, że wieje nieprzychylny wiatr? Dlatego mam się dzisiaj martwić o jutro? Dlaczego mam się dzisiaj martwić o jutro? Może jutro będzie wszystko jasne? Może jutro zabłyśnie już słońce i nie będzie żadnego powodu do smutku? Od jutra będę smutny. Od jutra. Ale dzisiaj? Dzisiaj będę szczęśliwy. I powiem do każdego smutnego dnia. Od jutra będę smutny. Dzisiaj nie. Wiersz napisany przez żydowskiego chłopca w getcie w 1941 roku. Tu chyba się pomyliłem, bo spojrzałem na ten płomyk. Dlaczego mam być smutny? Bo on się przestał palić? Ja go zapaliłem. On przez moment był, teraz go nie ma. Ja za moment znowu go zapalę. Dodatkowo powrócę do tych pytań, które stawiałem tam na ulicy Kawie i na ulicy Strażackiej. Jeżeli ludzie są w stosunku do siebie tacy, jak pokazują ostatnie doświadczenia sprzed 70 lat w tym właśnie miejscu, to jak ja o tym dzisiaj wiem, to ja muszę być dzisiaj bardzo czujna, żeby o tym mówić. Teraz pokazuję tutaj taki przedmiot, który nazywa się menora. On ma dokładnie 7 ramion i ja jestem teraz tuż przed nim. Tam za nim jest takie czarne miejsce, za tymi kratami. To jest oczywiście wszystko dzisiaj, nie wiem, czy w trakcie renowacji, czy po renowacji, jak to dzisiaj wygląda, to widzimy, ale naprawdę tutaj pracowali ludzie i naprawdę oni byli tak zaszczuci, że pracowali przez 12 godzin za zupę, która była nie do jedzenia. Tak to wygląda. A jednocześnie, jacy my jesteśmy dzisiaj w Polsce? To jest pewna odpowiedź. Odpowiedź tutaj leży w przedemnie. To jest gazeta z tego roku. Tu wszystko widać. Tu wszystko jest napisane. A teraz ten wiatr spowodował 27 maja 2012 roku, numer 21. Tutaj pewnie jakiś skrót, Stefan Niesiołowski, tutaj na drugiej stronie czołowy dziennikarz, który nazywa się Tomasz Lis. A tutaj tytuł: Jezus Maria, Żydzi, wykrzyknik. Jak współczesna Polska radzi sobie z hańbą antysemityzmu? Dlaczego ja akurat tą gazetę tutaj położyłem? Chcę powiedzieć o tym, że dzisiaj możemy mówić na różne tematy. Tutaj ta tablica jest tak właśnie wpasowana.
Tutaj fundatorem tego miejsca i tej tablicy jest również pan Zygmunt Rolat, fundator. I mam nadzieję, że kiedyś los zetnie mnie z tym panem, będę mógł zdjąć przed tym panem kapelusz za to, co uczynił dla miasta i społeczeństwa Żydów częstochowskich, a jednocześnie dla miasta i społeczeństwa dzisiejszego, tego miasta. Bez historii nie możemy, tego miejsca nie możemy ruszyć z miejsca. W jaki sposób możemy o tym powiedzieć ludziom młodym? Te miejsca są. One do nas mówią. Wystarczy tylko je posłuchać. Tu jest ten specyficzny rodzaj budowy na terenie Częstochowy. Ten kamień z tej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ten biały i te wszystkie wykończenia z cegły. Bardzo ładnie to wygląda, a jednocześnie jestem przerażony tym, co tutaj zobaczyłem. Przemysł ten upadł, a pociągnął za sobą takie właśnie skutki. Jestem w Częstochowie już dosyć długo dzisiaj, ale na każdym miejscu jestem zaskakiwany. To jest pewno po renowacji. To przypomina to miejsce ładnie odnowioną łódzką manufakturę. Z tym, że jest niewykończone, tam widać okna są wstawiane. Nawet widać kawałek nieba, to znaczy, że pewnie w suficie są otwory okienne. Jednocześnie, gdybym tutaj wykonał jeszcze parę ruchów w lewo, w prawo i pokazał to, co tutaj widzę. No tak, anteny satelitarne do odbioru telewizji, a jednocześnie jesień na drzewa. Tam jak widać, o tak to właśnie wygląda. Tam się słyszy jakieś pranie. Tam dalej jest jakiś wysoki budynek, który ma okna i nie ma okien. Tak to wygląda dziś. Są to miejsca, które były świadkami pewno codziennych przemarszów grup żydowskich robotników do fabryki i z powrotem, tam jest komin fabryczny, i z powrotem pewno na teren getta. Trzeba pamiętać o tym, że w Częstochowie zostało wyzwolonych przez Armię Czerwoną ponad 5 tysięcy Żydów, z czego 50% to byli rodowici mieszkańcy Częstochowy wyznania mojżeszowego. Czyli jakby to odnieść na przykład do Łodzi, to w Łodzi 870 w przybliżeniu osób, które dotrwały do wyzwolenia, ale trudno mi powiedzieć, jaki procent z tych 870 stanowili rdzenni łodzianie. Natomiast tam, no, widać, jakiś budynek jest kończony. Tutaj ta cała reszta wygląda właśnie w ten sposób. A ten budynek, który w zasadzie prezentuje się w ten sposób. Życzę temu miejscu, żeby zostało uratowane, żeby tutaj mimo wszystko pojawiły się pieniądze i co za tym idzie, to miejsce dźwignęło się dla przyszłych pokoleń, bo nas już za chwilę nie będzie. Natomiast osoby, które tu przyjadą z Izraela, z Europy, z całego świata, będą mogły na własne oczy zobaczyć, że to miejsce żyje. Co tam?
jestem pod wielkim wrażeniem tego wiersza, który tam przeczytałem. Nawet pewną niektóre linijki powtórzyłem, ponieważ wtedy patrzyłem się na tą zgaszoną świeczkę. I tak to wygląda. Proszę, Europa, Carlsberg, Europa w najgorszym wydaniu.